Witam Was serdecznie, widzowie. Taka krótka informacja. W set 8 grałem, że tak powiem, z innymi streamerami i twórcami. Nie jest on jeszcze dostępny. Słyszałem, że będzie dostępny od 16 na serwerach testowych. Z tejże okazji, od dzisiaj, od teraz tak naprawdę, postaram się zbombardować YouTube'a materiałami, żeby przed 16 pokazać Wam tego jak najwięcej. Nie oczekujcie, że gameplay będzie na najwyższym poziomie. Kompletnie nie znałem tego setu jeszcze, więc po prostu się bawiłem. I mam nadzieję, że dostarczę Wam jakiegoś fajnego kontentu w ten sposób. No dobra, no to dzięki i zapraszam do oglądania. Witam serdecznie, piękni widzowie, zobaczcie, set ósmy, przedpremierowo testowany i nagrywany specjalnie dla Was. Coś pięknego, no co, szaleństwo, dlatego wrzucam jak najwięcej tych filmów, żeby przedpremierowo, żebyście widzieli. Nie umiemy grać, ale jest co oglądać, także dzisiaj, kurczę, dzisiaj, no kolejny po prostu filmik wjeżdża. Chciałbym, kurczę, sprawdzić Spellslingerów, nie ukrywam. Bo ostatnio padła mi w oko ta aneczka taka. I podobało mi się to. Dlatego spróbujemy coś tutaj może wyrzeźbić. Co, no jakiś kurde front by się przydał. Mamy tutaj nasusy. Nasusy w ogóle. Aha, one chillują, dobra, a tu jest anima. Okej. Dobra. Więc naszym celem będzie po prostu robić itemki pod jakiegoś maga i itemki pod tanka z przodu. Tankiem będzie Anka, a z tyłu po prostu spellslingerzy będą napierdzielać. No co, no nie wiem, kurczę, kiedy ja ich znajdę, tych spellslingerów. Dobra, zobaczmy, co tutaj admin nam daje. Nie wiem, biorę to. Nie wiem, ten admin tak... Nie wiem, czy powinienem go trzymać w ogóle teraz. Ale dobra. Oho, Spellslinger i Spellslinger. Let's go. I to jest admin też. No to chyba warto zostawić. Asic, Church Combat Training. Kurczę, to nic nie chciałbym z tego. Chociaż może to bym wziął, bo to aneczka skorzysta z tego. No i mamy Spellslingera kolejnego. I teraz tak, kto będzie naszym carry tutaj? Kto będzie carry? To jest dobre pytanie, które sobie zadaję w głowie. Dobra, ty będziesz tankować. My sobie na razie zrobimy tak. Może sobie jeszcze zrobimy tak. I teraz pytanie, czy Chalice of Power zrobić? Może zrobimy Chalice of Power. Jak mamy spellslingować w tej grze, to będziemy spellslingować w tej grze. I tyle. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Jest ta aneczka, ona jest za 2. Co 5 sekund ich następny atak zamiast ataku jest po prostu jakimś orbem, który leci w randomowego czempiona, zadaje 80% ability power. No i mają zwiększone AP. No czyli po prostu takie mage. A co ty robisz? 3 fazy. Strzela 2 promieniami, które? Zadają obrażenia najbliższym targetom, leczą najniższe targety sojusznicze i zadaje obrażenia i stunuje. Ej, to jest świetna jednostka. Ile ona ma many ogólnie? Poczekaj. 40 many? I takie rzeczy robi? Blue Buff, gdzie jesteś? Podoba mi się to. Spellslingerzy. A tutaj jeszcze jest Underground. To można by było, kurczę, sobie lutować. Co to jest? To chyba Kyla jest, wiecie?
Mikaela, tam jeszcze jest coś. Nie wiem, co to jest. Coś ta trzecia jednostka, nie wiem, co to jest. No dobra. Wiem, że za cztery jest Samira na pewno. Oho, nasz front szybko padł. Ale ta LeBlanc może być dobrym carry, tak jak patrzę, co ona robi. Dobra, nie ma tragedii. Gdzie jest Aneczka? To jest moje pytanie. Byśmy mieli wtedy więcej AP. Byśmy mieli pięknego tanka z przodu. Ogólnie powinniśmy chyba zrobić rerolkę pod tankę trójkę. Heart. To jest pasujące. I możemy zrobić tak. Cyk. I jakie piękne serduszka. A ty co robisz? No dobra, mi się wydaje, że to pasuje wszystko do siebie. Jeszcze jest Star Guardian, którego tutaj nie ma. I jeszcze aktywnego, ale może być. Może być takie połączenie, Spellslinger, Heart, Star Guardian, Admin i wszystko naraz. Tylko w sumie jak tego admina wziąłem, to mogłem to AP wziąć. To już by była taka pełna imersja. No jedno jest pewne, że nie mamy frontu. Także gramy taką full ofensywę i nie wiem, czy to jest... czy to jest mądre. Ale dobra, dobra, nic się jeszcze nie stało. Przydałoby się, kurde, coś zaoszczędzić, bo jak ja się będę stabilizował w 3-2. Dobra, jestem w stanie tutaj zejść z admina dla Aneczki. I co my chcemy? Może chcemy pasek dla Anki? I zaczniemy robić tanka. Aneczka reroll to powinno być, naprawdę. O nie! No to łezka. Może dla LeBlanc? A to jeszcze jest haker. No proszę. Tak, to jest ogólnie ciekawe, że hakerzy robią taki tunel, że możecie wysłać jednostkę na drugą stronę. Tak jakby była asasynem, a asasynów normalnie nie ma. Tutaj jest... O, jest taneczka, dobra, to dawaj. No i jest jeszcze taki haker tutaj, dobra, nieważne. Aneczka musi z przodu stać. No i co? No i czekamy. Kto będzie moim carry? Czy to będzie LeBlanc? Może niech to będzie LeBlanc. Chociaż kurde, Blue Buffa mogłem na Sonę zrobić. Ale już z tym kielichem siedzi. Ale LeBlanc, zobaczcie, jaki ma karabin. Dobra, no to musi być LeBlanc. Elegancko. To wszystko są takie pierwsze podrygi. Ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, co robić. Pierwszym krokiem powinno być nauczenie się wszystkich jednostek, synergii, tak żeby po prostu to jakoś kojarzyć bardziej. Bo póki co, to jest takie błądzenie. Aha, no i co jeszcze? Janna. Janna jest legendarna i ona w każdej grze ma inny buff dla sojuszniczych jednostek wokół. Sprawdzamy to oczywiście w ten sposób. Dzisiaj jest wiecznie, czyli dostają AD i AP co 5 sekund. Także oczywiście mogłaby tutaj być z nami. To jest taka jednostka, którą można i tak wsadzić do każdej kompozycji. Także pięknie. Oj, będzie grane, widzowie, będzie grane. Mam nadzieję, że razem z wami. Także wpadajcie na streamki. Wszystko macie w opisie. No i co? No i LeBlanc na razie sobie tutaj strzela. Powinienem chyba zrobić Shojin. Albo Arkejos. Ale to tak słabo regeneruje.
Natomiast zobaczmy tego Blue Buffa. Poka Blue Buffa. Okej. To może być lepsze chyba niż Shodin teraz. Dobra, czekam. Miejmy nadzieję, że ta Aneczka wytankuje. Co ona ma jeszcze tutaj? Takie coś ma... Kurczę, tego gadżetera można by wrzucić. To ona by tworzyła jakieś itemki. No i moglibyśmy mieć Shodinkę, ale Shodinka chyba jest za słaba. Nie wiem. A może to? To też się zmieniło. Teraz to jest item dla jednej jednostki. Po prostu ta jednostka sama sobie daje. O, brakuje tego. Dobra, to zróbmy tak. I co? Sunfire Cape? Czy poczekamy? Może poczekajmy. Teraz bym chciał zaoszczędzić troszkę, żeby sobie potem poslowralować. Ale chyba mam za mało ulepszonych jednostek, żeby móc zaoszczędzić. Tak naprawdę nie mam ani jednej. A teraz ulepszone jednostki to jest podstawa. To jest najważniejsza rzecz. Uda się! Uda się! Leczonko poszło. Ups. Ale było nieźle. Okej. Okay. Podoba mi się to, bo mamy ulepszenie pod to, czym chcemy grać, ale mamy też takie coś. Dobra, weźmy to. I grajmy pod Aneczkę teraz. Pięknie, podoba mi się to, dobra. Jedna... A co to jest? Czekaj. To jest Heart. Mógłbym tutaj zagrać... Gadżetera. I kiedy to się dzieje? Co runda jeden item. I po dwóch rundach się psuje ten item. Zobaczmy. Chciałbym to zobaczyć, więc zobaczmy. No jeszcze jest ten Oxfors tutaj, ale to jest chyba jakiś tam attack speed. Nie, to chyba nie, to chyba nas nie interesuje. Ale chłop mi wpierdzielił. Wow. To Nasus ma taki piękny skin z tym kotkiem. Z kotkiem czy pieskiem? To jest piesek chyba. No nieźle. Dobra. Musimy się zaraz ustabilizować jakoś. O, właśnie. Dobra, to... Zobaczmy ten item. Okej. Okay. To ja bym chciał taki item. No i Aneczka ma drugi level. Dobra, to teraz będzie kolejny item, a to się psuje po dwóch walkach. Czyli tak jakby cały czas mamy dwa itemy aktywne potem? Nie wiem jak często to się tworzy w ogóle. Czy dopiero jak on się popsuje, to dopiero trzeba odczekać jedną turę i dopiero stworzyć? Czy jak? Ale mocne chłopy. Mocne chłopki! To są dualiści. Pamiętacie dualistów? Yasuo Kerry? Chosen Yasuo? No to znowu powrócili dualiści. Możesz mieć 8. Także jest ciekawie. No Tayumi ma tutaj drugi poziom. Może lepiej ją wrzucić niż te itemy.
Dobra, ja bym chciał łezkę albo... albo pasek. Dobra, wezmę łezkę, chociaż może powinien był wziąć pasek i grać pod tę Ankę. Niby gram pod nią też, ale nie wiem, co jest ważniejsze dla mnie. Itemik stworzyła. To ciekawe. No fajne, no, tylko nie wiem, czy nie lepiej mieć tych czempionów na level 2 na stole. A oni mają tutaj level 2. Kurde, wszystko. Jest też Lulu. Co z tymi itemkami? Czy one dużo dają? Dobra, chyba jednak chcemy Yumi. Chyba jednak byśmy chcieli Yumi. Ale bardziej byśmy chcieli zabrejdowane jednostki. Tylko kiepsko robiłem ekonomię w tej grze. No nieźle. Dobra. Z popy. Dobra. To może jednak trzymajmy to na razie. Bo ten item mi się podoba. No dobra. Co to będzie, co to będzie? Mam za mało level 2 jednostek. Już to widzę. A tu jest Velvet. Velvet to jest chyba taki atak speed carry. Czemu oni mi tak wskoczyli na tyły? Czemu tak się stało? Pokaż. To jest fajne. To jest kurde niezłe. Mamy jakiś upgrade'ik. O, no i co? I teraz to już nieważne, czy mam Yumi, czy nie mam, bo już mam teraz upgrade'ik tutaj. Są jakieś aneczki, jest taka średnia. Co to za atak damage? Valkos to jest ogólnie też jednostka, którą można wszędzie wrzucić. To taka ciekawostka. To wyrzucamy. Próbujemy coś zagrejdować. Jest Sonka. Jest Lux. No i co, zrobić tego Sunfire'a? Dobra, niech ma. To jest ten redaktorik. I widzę, że on jest kurde silny. Nie dokopałem się nawet. Mogę się kurde dokopać. Jak to dobrze połączyć? Roleczka.
to muszę chyba to wziąć. To będzie chyba najlepsze. To damy tak. I chyba jednak zrobimy tak. Paneczka, please, level 3. Już niedługo. Ej, to jest ciekawe, że nie mam tych gadżeterów i mam ten item dalej. Czyli można ich wrzucać na jedną rundę, robić item, a potem sobie zmieniać i to dalej masz. Dobra, tutaj zrobimy co za itemki? Może, kurczę, Archangels. No, ale ciężko tu coś ugrać tym dołem. Czekamy na Aneczkę. Aneczka nas wystabilizuje, ja w to wierzę. Rękawiczki, to nie. Już w sumie jedna rękawiczka mogłaby być, bo by było... byłoby do krytowania coś. Wszystko mi się myli! Wszystko mi się, kurde, myli. No dobra. Dwóch aneczek mi brakuje. Szkoda, że ona teraz nie kastuje dwa razy. Tak jak kiedyś tam z mage'ami było. No właśnie, kurde, to jest chyba jednak kiepskie, co ja tutaj wymyśliłem. Leblanc jest moim carry, która ma level 1 cały czas. To chyba nie jest mądre. Co my tu mamy? Dobra, chcemy chyba pelerynkę, żeby dokończyć, albo może chcemy Lesa. To zrobimy tutaj Jewel Gant. Laser Quartz. To jest ciekawe. Defender plus mecha. No tak, bo teraz mecha może stać z tyłu, być Dravenem po prostu. Ej, to jest też dobre. To jest mega ciekawe. To mi jest potrzebne. Dobra, aneczka, please, bo muszę się utrzymać. Jakaś aneczka jedna. To mi się wszystko myli. Zrobić jej to? Dobra, dawaj. Tutaj jest walka o życie. No ale dostałem Goga. No i co? I moja aneczka? Nie dała rady, ten mech jest kozakiem i ma 3 gwiazdki. On zrobił to? Co właśnie myślałem, żeby było super. I to jest piękne. Podoba mi się to. Zobaczcie. Defenderzy dają wszystkim sojusznikom staty. Więc on ma staty jeszcze z defenderów. Przecież to jest rewelacyjne, co on tutaj zrobił. To jest piękna sprawa. Nie dość, że mecha go wzmacnia, to jeszcze defenderzy. Więc on będzie naprawdę kozakiem. Piękne. Podoba mi się to. Muszę to zagrać. Muszę sobie to też przetestować. Do 20 po Yumi? Co to jest? Do 10? Nagle mi się Leblanc zaczęła trafiać, tylko że troszkę późno.
Tutaj jest dużo trójeczek, jakaś anima skład. No ale ta Leblon tak nie za dużo mi tutaj bije. Aneczka? No nie wiem, może źle to zbudowałem. No, tak blisko. Aneczka szybko niestety znika. Może jakby miała Gargoyla jeszcze. To może po prostu Warmog, Pazur, Bramble. No nieźle. Nieźle, kurde, nieźle. Ale secik jest piękny, naprawdę. Tylko trzeba go, kurczę, rozgryźć. Trzeba kombinować. Łuk. Może Titan. Dobra, co my tu mamy? Kowadełko. Kowadełko da nam jakiś komponencik. Jaki to komponencik możemy dostać? Cyk. No to weźmy sobie łezkę. Także przypominam, już teraz nie łączy się Infinity Edge i Gauntleta. Ponieważ oba te itemy dają kryty z abilitek. Co ja mam tu wrzucić? Nie wiem. Wrzuciłem tak. Może Ramusa po prostu wrzucić. Aleczka żyje. No i co, Aleczka? Kurde, jakby miała takie full defensywne itemki, to może to coś by było z tego. Spellslinger! Ej, to może być lepsze nawet. Bo to też jest Star Guardian. To jest mój nowy carry od dzisiaj. Tylko, że potrzebuję jeszcze jednej Star Guardianki. Czy ja ją znajdę gdzieś? Ej, to jest Star Guardian. No i jeppa. Czyli Spellslinger Star Guardian. Dobra. To mi się podoba. Co to jest? Co tu się dzieje? Patrzcie, jakieś wybuchy są. Ja chcę talię level 2. To jest mój cel. Co ty robisz? O kurde, dobre obrażenia robi. Dobra, upgrade'ujemy to i będziemy bardzo silni. Możemy wziąć Star Guardiana jeszcze jednego, bo czemu nie... Urgot. To też jest Star Guardian, to musi być. Kurczę, Urgot jest super, ale to chyba nie dzisiaj. Dobra, czekamy dalej. Tak blisko. No dobra, a Echo jest czym? Aegisem jest. A co to jest to za dwie? Na pewno nie jest Star Guardianem. Ale zobaczcie, ta talia jest dużo lepsza. Talia to jest carry do tej kompozycji. Zobacz, ona bije. To ja od razu powinienem iść po tę talię, zamiast szukać Aneczki. Star Guardian Talia i Spellslingers. To jest to. Coś tutaj trzeba dać. To jest jakiś fajny item. Może dajmy po prostu na front.
No nie, to już mamy. Dobra, wezmę to i zobaczę, bo to jest coś do kryta. Ja tu mam łezkę. Potrzebuję komponentu jakiegoś. Niedokończony item! Co zrobić? Dobra, szukamy tych upgrade'ów naszych. Level 2. No nie ma. Pytacie, że to bonus attack damage i ability power. Aha, i przeciwnicy, którzy mają shielda, dostają większe obrażenia. Ale będziemy to rolować chyba. No, będziemy to rolować. Niech sobie leży i się roluje. Szkoda, że tę łezkę tu dałem. Może jakoś komponent jeszcze zdobędę. A ten ma 9 level. Patrzcie na tego niniaczka, to jest piękne, patrzcie na jego. On sobie tak chodzi cały czas. I on sobie lepi kulkę, nie? I to jest wszystko. I on się tak fajnie sobie chodzi po całej mapie, po prostu. To jest moja ulubiona jednostka, naprawdę. No i co? No i wygrywam. Przecież gdybym ja miał level 2 talie i eko, to ja bym tu naprawdę ich kosił wszystkich. Coś pięknego. Widzowie! Czemu ja na to nie wpadłem od razu? Teraz będzie Lux level 3. Oho, albo Sona. Ej, to jest akurat świetne. Przecież Sona jest kozakiem chyba. Spellslinger jest hard. Ability power. Ej, jej by pasowało to, ten blue buff, bo ona by cały czas dawała apeki całej drużynie. Przy każdym kaście. Kurde. Oho, ciężki matchup, Talia pada! Nagle nie pada? Ale tak, Sona. Let's go! Dobra, please, zupgrade'ujcie mi te talie. Od tego wszystko zależy teraz. Patrzcie, jestem w top 4 chyba. Z 8 miejsca na top 4. Wystarczyło się spiwotować w talię. Boss. No dobra, zobaczmy, co tutaj boss dla nas przygotował. Zaraz się przekonamy. To? Nie, chyba dalej robię. Może coś kupię, żeby item wrzucić na to. Jak jest jakiś dobry. Ale tak, bo Zak się w ogóle rozdziela na dwie sztuki potem, jak go zabijecie. Coś takiego jest. Ale to jest chyba dobre. Tylko, że ja levela nie wbiję. Dopóki nie będzie upgrade'a. Talia. Let's go! Dobra, mamy wszystko. Teraz idziemy Janę wrzucić. I będzie super. Kurczę, no dobra, weźmy to. I zróbmy tak. To zawsze coś. No i dobra. I teraz powinniśmy wygrać z każdym. Ja w to wierzę. Dziewczynki! Star Guardians! Star Guardianki for the win. No i patrz. Joku nas dodżowała, nie? No nie. Ej, przegram to. Stunuj! Dobrze! Dziewczynki! Ale to było ciężkie. To było ciężkie fest. Dobra, muszę wbić level, żeby te Janę wrzucić. Ona mi da te... da mi tutaj buffy. Ale fajnie mi się ten team złożył, bo tak, tu mam 3, tu mam 3, tu mam 3 i tu mam 3. No to takie dziewczynki to są silne.
Oj, tylko jeszcze tyle wytrzymać. Dobra, powinniśmy się ustawić tak. Żeby ona tutaj po skosie waliła. I teraz Urgot może nie będzie trafiał. Mam nadzieję. Dawać, dziewczynki! Mecha Draven! Kurde, ten Teemo! Aj, dobra. Draven jednak mi pokazał. Ale jeszcze żyjemy. Jesteśmy w top 3. No i nie wbiję tego levela, niestety. Ale top 3 jest. Laser Corps. To jest ciekawe. Natomiast ten Draven, kurde, 9 level, no to jest mocna rzecz. To jest mocna rzecz, naprawdę. Dobra, ustawmy się w ten sposób. Muszę się przyjrzeć temu eko, co on robi, bo ja w ogóle nie patrzę, co on robi. A tu z Edzikiem. On sobie dashuje. Jakiegoś shielda dostaje. No niestety, dziewczynki zostały pokonane, ale to był piękny mecz. Cieszę się. Wierzę w dziewczynki, następnym razem dopracujemy ten build. Cały FC.